Oto Paweł, w dowodzie lat 21, wykształcenie średnie. Właśnie na studia jedzie, piękne plany. Życie poukładane, 2 lata przerwy po maturze, bo wojsko spraw załatwianie, wszystko byłoby fajne. Bo życie szło mu jak spadka, 3 tygodnie temu wpadka, ona zdradziła, to fakt. Nie potrafi się pozbierać, w chemii szuka spokoju, diazepam jego ukojenie na żal, jego wnętrzności. Nie ma miłości, flashbacki, powrót do przeszłości, czasy wielkich planów, które dziś nie mają wartości. Psychika ma dość, powoli zaczyna wariować, ciemne nachodzą go myśli, wie już jak odreagować. 3 w nocy, on pochylony nad kartką, żądza przemocy, choć dobrze wie, że nie warto. Spogląda z pogardą na zdjęcie z popękaną ramką, wczoraj je rozbił, gdy z łóżka rzucił w nie szklanką. Dziś jest inaczej, powrót do sklepu po rzeczy, które będą mu potrzebne, by mógł siebie wyleczyć. I na łopata 2 noże, 2 worki litrowe, komplet żyletek, nikomu w tym nie pomoże. 21 dni, jak chwil kilka minęło, 21 października i dworzec PKP uważnie ośledził, w głowie każdy przystanek, raz tylko jeden ją zgubił, tuż u drzwi miejskich toalet. Widział jak jadła kebab między zębami, czuł każdy jej ruch, nawet za zamkniętymi drzwiami. Nic nie mógł poradzić, widząc jak się z nim wita, każdy pocałunków, każdy ostry jak brzytwa. Ranił go mocno, czeka tylko na moment, za chwilę wychodzą, on za nimi podąża. Ciemna okolica jak w planach i już wie dobrze, co się za chwilę stanie. Wciąga wspomniane 2 noże, ręce w górę wyciąga i z impetem uderza. W tej chwili zbudzony przez syk kaloryfera, to był tylko zły sen. Powrót z frontu wojny, 21 sekund znowu stał się spokojny. Pomyślał przez moment, życie to ciągłe wybory, klucze mojej egzystencji, być złym albo być dobrym. Mogę zrobić co zechcę, ciągle jestem wolny. Chwila, chwila, właśnie dostrzegł plamę krwi na dłoni.